mieliśmy dożynki parafialną, może i gminę, bo w którejś uczestniczyłem również. Na tych dożynkach zapraszałem wszystkich mieszkańców gminy Barachowa, ale i gości na dzisiejszy dzień na piknik rodzinny, żeby z całymi rodzinami przyszli odpocząć po ciężkiej pracy, przede wszystkim rolnicy. No i dzisiejszy dzień jest ku temu, żeby wszyscy mogli pobawić się, odpocząć od całego rocznego trudu żniw. No, jak słyszymy, odbywają się koncerty różnych gwiazd. Za chwilę będzie rewia muzykalowa z Warszawy. O 20:00 pani Halina Mękowa, potem MIG i potem do tańca będzie przegrywał Fokus. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno i dzieci, i młodzież, osoby dorosłe, bo taki repertuar wybraliśmy, żeby właśnie każda kategoria wiekowa mogła coś znaleźć dla siebie. Tym bardziej, że wiele stoisk jest oprócz różnych cateringowych, ale są stoiska promocyjne, są stoiska twórców ludowych, są stoiska różnych instytucji, że można sobie pooglądać, a także zapoznać się z różnymi ciekawymi propozycjami. Mogę powiedzieć, jestem pod wrażeniem. Jest to tak przyjazne miejsce, praktycznie oddalone od Włocławka, może jedna z najbardziej oddalonych gmin, ale jedna w mojej ocenie najpiękniejszych. Tu ludzie sobie po prostu żyją, pracują i cieszą się z tego, że rzeczywiście można być normalnym człowiekiem. Tego gminie życzę, bo mają bardzo dobrego gospodarza, który rzeczywiście robi dla tej gminy jak mało kto. Bardzo pięknie jest, bardzo wyjątkowa jest atmosfera, no i pogoda też na razie dopisuje, także wszystko jest w najlepszym porządku. Przyjemnie, miło. A jakie atrakcje podobają się najbardziej? No każde jedno, nawet te dzieci, co występowały, no pięknie jest. Czas miło spędzony. Dobrze, super. Super. Przyjechaliśmy z Brześcia Kujawskiego i bardzo się nam podoba. A na jakie atrakcje pani czeka? O, no na Halinę Młynkową, oczywiście. Bardzo po to przyjechaliśmy. No, może ktoś zaśpiewa coś koncertnego. Na Młynkową czekamy. Na Młynkową, przeważnie. Przyjechałam właśnie do koleżanki. Jestem zaskoczona, nawet nie wiedziałam, że gmina Baruchowo jest tak piękna. Że tak się wszystko... Niektóre miasta powiatowe mogą zazdrościć Baruchowo. A na jakie atrakcje pani dzisiaj czeka? No, koleżanka mi powiedziała, że przyjeżdża Młynkowa. No, chyba zobaczymy, czy jeszcze doczekamy się tego. Świetnie, bardzo dobra organizacja, wspaniała pogoda, wspaniali artyści. Dzieci, jak się bawicie? Dobrze. A co wam się najbardziej podoba? Na karuzeli. No też. Dla mnie
mnie też na karuzeli. Bardzo się podoba. Podoba się jak zawsze i co roku coś ciekawego jest. Także piknik urządzany tutaj jest zawsze przez wójta i jest zawsze mile i sympatycznie. No, zwłaszcza śpiew, muzyka. No i poznania przypadkowe. Bardzo fajnie, bardzo się świetnie bawimy. Dużo atrakcji, dużo zespołów się zapowiada jeszcze tutaj. A na jaki zespół Państwo czekają? Gwiazdę Wieczoru. Dobrze? Bardzo dobrze. A co się Wam podoba najbardziej? Najbardziej mi się podoba to, że będzie zespół MIG, bo tu ze względu na to przyjechałem. Chicken!
gwiazda pikniku rodzinnego w Baruchowie, Halina Młynkowa z zespołem! Duże brawa poprosimy! Nasza próba, ponieważ przyjechaliśmy do Państwa, to niestety trafiła na nas bardzo duża burza tutaj. A ostatnio mamy pecha, bo tydzień temu właśnie niestety nie udało nam się zagrać z powodu burzy. Mam nadzieję, że wszystkie te czarne chmury obejdą nas i ten wieczór spędzimy spokojnie, bez parasolek,
bez deszczu i w dobrym nastroju. A teraz, moi drodzy, zjawa! Serce szaleje, pragnę Cię i ciało moje Ciebie chcę i zemdleję. Nie chcę Cię więcej już widzieć, tylko kłamisz i znikasz wciąż. Wróć do mnie, mów co chcę słyszeć, przytul mnie i na zawsze bądź. Piosenka, która jest bardzo bliska mojemu sercu, która w zeszłym roku na festiwalu w Opolu zdobyła nagrodę, główną nagrodę. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie ze względu na to, że do tej pory tak naprawdę głównie w naszym repertuarze i w znajomości, w świadomości ludzi królowały korale. Teraz do tego dochodzi ostatni raz.
tyle lat, znów mi wiruje świat pod powiekami. Widzę, co z nami dotykasz moich zimnych rąk, a potem gwar. I nie słuchasz skarg, bierzesz w ramiona duszę mą. Yeah.